Tu Aitra, witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku mini poradników do gry Anno 1800. Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, co to jest handel pasywny. Czasem mogliście spotkać takie przedmioty do kapitanatu portu, które mają w swoim opisie aktywność portu. Kiedy czytacie ten opis, to macie coś takiego. Za każdym razem, gdy w faktorii handlowej zachodzi pasywna wymiana handlowa, to istnieje szansa na coś. W tym konkretnym wypadku jest szansa na pojawienie się 5 ton produktu: kawa, złoto, tkanina bawełniana, rum lub czekolada. I o co chodzi z tym handlem pasywnym? Handel pasywny jest ustawiany dla każdej faktorii handlowej z osobna. Czyli wchodzimy do faktorii handlowej i tutaj możemy ustawić handel pasywny dla tej faktorii. Przy czym może to być sprzedaż bądź kupno. I teraz załóżmy na to, że chcę sprzedawać alkohol. No to wtedy wybieram alkohol i tutaj mamy cztery opcje. Brak handlu, czyli ten towar nie będzie ani kupowany, ani sprzedawany. Kupuj i sprzedawaj. To działa w ten sposób, że ustawiam pewną liczbę. I teraz jeśli ja tego towaru będę miała mniej niż ta liczba, no to wtedy będzie on kupowany. Jeśli z kolei będę miała więcej tego towaru niż jest ta liczba, no to ten towar będzie sprzedawany. Następnie mamy sprzedawaj, czyli ustawiam limit, powyżej którego ten towar będzie sprzedawany, albo kupuj, czyli ustawiam limit, poniżej którego ten towar będzie kupowany. Ja mam alkoholu dużo, więc ja chcę go sprzedawać i powiedzmy, że sprzedawaj mi alkohol powyżej 4000. I dla każdego towaru z osobna możecie takie limity poustawiać. I teraz weźmy jakiś towar do kupienia. Załóżmy, że chcę kupować stal. I weźmy, że jeżeli mam stali poniżej 2000, to ją kupuj. Wszystko wygląda ładnie, pięknie. Tak możecie widzieć, że towar, który jest przeznaczony na sprzedaż, tak, to jest taka czerwona kreska wtedy. Towar, który chcę kupić, poziom, do którego chcę go kupić, to jest taka niebieska kreska. Więc patrząc w faktorię, od razu widzicie, jakie towary są oznaczone na sprzedaż, a jakie na kupno. Jaki jest problem z tą sprzedażą pasywną? Problem polega na tym, że aby ta sprzedaż pasywna miała miejsce, to jakiś statek, na przykład kupca, albo kogoś, z kim macie podpisane prawa handlowe, musi do tej faktorii przypłynąć i po prostu te towary kupić. I tu się zaczyna problem, ponieważ nigdy nie wiecie, kto i kiedy przypłynie oraz jaką ilość towarów zakupi. Czyli to nie jest coś, na czym możecie opierać jakieś takie większe założenia. Ktoś przypłynie, coś kupi, być może wam sprzeda, a może wam nie sprzeda. Tego nie wiecie. To jest wada. Takie coś możecie ustawić w każdej jednej faktorii z osobna. Czyli te ustawienia, jakie mam tam, nie są aktualne dla tej. Tak jakbym chciała w tej faktorii handlowej mieć taki handel, no to muszę go sobie ustawiać niezależnie. I tak samo, jakiekolwiek statki będą przypływały, no to będą podpływały do różnych faktorii handlowych, więc taki statek może stąd kupić drewno, stamtąd kiełbaskę, stamtąd coś innego. Warto to ustawiać, bo zawsze coś z tego kasy wpadnie, ale nie warto traktować tego jako takiego stałego źródła dochodu czy sposobu na uzupełnienie brakujących wam towarów. Duża zaleta jest wówczas, kiedy macie właśnie te przedmioty, bo dzięki nim każda taka pasywna wymiana handlowa może dać wam 5 ton jakiegoś produktu. I dzięki temu możecie uzupełniać w sposób losowy wasze faktorie handlowe o pewne produkty. To jest bardzo fajną opcją i tak naprawdę dzięki temu ten handel pasywny, że tak powiem, zyskuje troszeczkę rumieńców. Gdybyście chcieli sprawdzić, kiedy handel pasywny miał miejsce i co zostało kupione bądź sprzedane, to musicie udać się tutaj do statystyk, wybrać sobie wyspę, czyli na przykład ja chcę w przylądku Brown. I teraz widzimy tutaj, jak jestem w magazyn, to tutaj macie zakładkę handel pasywny i widzicie, że u mnie handel pasywny jest tylko z kapitanem Tobiasem, ale to jest ten handel wymienny z dodatku Okno na Świat i ze starym Nate'em.
jak zmienię tą zakładkę, to wtedy zobaczę, kiedy to stary Nate ode mnie kupił bądź mi sprzedał oraz w jakiej ilości. Oraz ile na tym zarobiłam bądź straciłam. I teraz widzimy, że tutaj kupił powiedzmy ubrania i beton zbrojony i zapłacił mi za to 4000. Tutaj kupił takie towary i zapłacił mi też prawie 4000, tak? Tutaj kupił takie. Tak więc widzimy, że stary Nate głównie 4000 mi płaci. A tutaj w ostatnim możemy zobaczyć, że nie tylko kupił ode mnie cegły, żagle, ale również sprzedał mi 10 sztabek stali. Więc bardzo fajnie. I teraz jeśli będę czekała, to ta lista będzie się wydłużać. U mnie tutaj nic rewelacyjnego nie zobaczymy, ponieważ ja w tym świecie już nie mam żadnych innych graczy, więc tak naprawdę tylko stary Nate może ode mnie coś kupować. Trochę ciekawiej sytuacja będzie wyglądała w starym świecie, ponieważ tam macie trzech kupców, Kahinę, Archiego oraz Eliego i oni mogą brać udział w tej wymianie pasywnej. Oraz jeśli macie jeszcze jakiś graczy na mapie, z którymi macie prawa handlowe, również i oni. Teraz zerknijmy sobie, na przykład tutaj. I teraz tutaj widzimy, że w tym porcie ode mnie kupuje często Kahina i Archie. I zobaczcie, że są transakcje na ponad 30 czy 25 tysięcy. Więc to nie jest tak, że mało tej kasy wpada. Możecie zobaczyć, że ta za 33 tysiące była 9 minut temu, a potem minutę później przypłynął inny statek Kahiny i dokonał transakcji za 25 tysięcy. W przypadku Archiego możemy zobaczyć, że tutaj kupił tylko deski i ryby i ledwo niecały 1000, ale tutaj, gdzie kupił i konserwy, maszyny, to zobaczcie, że już 25 tysięcy prawie u mnie wydał. Tak, i w tym samym czasie był inny jego statek, a już tutaj dużo mniej, bo tylko 2700. Więc możemy tutaj zobaczyć, że łącznie w tych transakcjach, które tutaj mam, Kahina wydała u mnie 63 tysiące, a Archie 28. Więc widzimy, że to rzeczywiście daje nam jakieś wpływy. Jeśli mierzycie się z ujemnym bilansem i macie jakieś problemy finansowe, to warto taki handel pasywny ustawiać, żeby troszeczkę tą sytuację podratować. Zobaczcie, na tej wyspie również Archie kupuje, również Kahina, więc warto to ustawić. To chwilę niestety zajmuje, bo to jest strasznie dużo klikania, bo musicie kliknąć każdy towar i ustawić na nim sprzedaż bądź kupno, ale warto to zrobić, bo nadwyżka będzie sprzedawana, może nie w takiej ilości, jakbyście chcieli, ale w dalszym ciągu będzie ona sprzedawana. Super! Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie śmiało w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam już miłego dnia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!